kolonię niemiecką i no niestety ze względu na uroki pandemii dużo zespołów, które były zaproszone wcześniej, polonijnych, cygańskich zespołów ze świata po prostu odmówili swojego udziału. Ja jako Polak, ożeniony z cyganką, mam wielką radość, że w Polsce odbywają się takie festiwale cygańskie, że promuje się tą kulturę, że Polonia, Polacy w ogóle na całym świecie bardzo kochają tą muzykę, kochają ten folklor, lubią na te festiwale chodzić. W Centrum Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbyła się gala drugiej edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Kultury Romskiej Romano Dziper. Nie zabrakło głośnego śpiewu oraz kolorowych tanecznych występów. Romano Dziper jest bardzo ważnym takim festiwalem dla mnie, bo przyjrzałem też zespoły spoza Polski, czyli z Niemiec. Uwielbiam programy właśnie z udziałem Romów. Bardzo uwielbiam. Także jestem tutaj i dobrze, że akurat nigdzie nie wyjeżdżałam, bo na pierwszej edycji nie byłam, a żałuję tego bardzo. Pierwszy raz byłam na takiej imprezie, wytańczyłam się, wybawiłam się, to było coś wspaniałego dla mnie. Ja jako młody chłopiec, 8-letni, miałem taką ideę, pomysł, tak, żeby zorganizować w moim mieście Festiwal Muzyki i Kultury Romskiej. No i jak widzą Państwo, marzenia się spełniają. Festiwal Muzyki i Kultury Romskiej jest bardzo ważny dla miasta Wałbrzycha, dlatego że Wałbrzych od dawna jest miastem wielokulturowym i bardzo cieszymy się, że poszczególne grupy kultywują swoje tradycje. Przyjeżdżają widzowie z Czech, Słowacji, z Niemiec, z Austrii. I tutaj widzę tutaj integrację Polaków, Romów. I zawsze, kiedy odbywa się ten festiwal, to druga edycja, widzę, że to taka się tworzy rodzina. Bardzo chcielibyśmy, żeby ten nasz festiwal z roku na rok gościł coraz więcej znamienitych romskich artystów, nie tylko z Polski, ale ze wszystkich innych krajów, z których po prostu osoby te zechcą do nas przyjechać. Nie chcemy zamykać się tylko na naszą kulturę romską, która jest w Polsce, ale także z innych krajów, z innych miejsc na świecie. Bardzo fajnie się bawiłam, spędziłam bardzo miło czas.